Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Od dziś to już oficjalna informacja. 18 stycznia Michał Cieślak powalczy z Ilungą Makabu o wakujący pas mistrza świata WBC w wadze junior ciężkiej. Informację o podpisaniu kontraktów na ten pojedynek podał na Twitterze promujący Cieślaka Tomasz Babiloński. Walka odbędzie się w Kinszasie, czyli stolicy Demokratycznej Republiki Konga, skąd pochodzi Makabu. Cieślak nie będzie w tym pojedynku faworytem, ale absolutnie nie należy go skreślać, a teraz warto trzymać kciuki za to, by jak najlepiej wykorzystał ten miesiąc, który pozostał do jego wielkiej szansy. Sytuacja w kategorii junior ciężkiej zrobiła się bardzo dynamiczna po przejściu do wagi ciężkiej Oleksandra Usyka. Ukrainiec wygrał poprzednią edycję turnieju WBSS i zgromadził w swoich rękach wszystkie pasy mistrzowskie, ale decyzja o zmianie kategorii poskutkowała oczywiście utratą tytułów. Pas WBC początkowo miał znaleźć się w stawce niesławnego pojedynku Krzysztofa Głowackiego z Majrisem Bridisem, jednak w ostatniej chwili federacja się z tego wycofała. Trofeum do dziś pozostaje wakujące, ale początkowo wydawało się, że z będącym najwyżej w rankingu makabu zmierzy się Krzysztof Włodarczyk. Diablo co prawda w kiepskim stylu, no ale wypunktował ostatnio w zakopanym Taylora Mabikę i w zasadzie czekaliśmy tylko na potwierdzenie jego potyczki z makabu. Kilka dni temu gruchnęła jednak wiadomość, że to nie Włodarczyk, lecz Michał Cieślak otrzyma mistrzowską szansę, a teraz mamy już tego ostateczne potwierdzenie. Pas WBC w kategorii junior ciężkiej jest bliski polskiemu sercu, bo w latach 2010-2014 jego posiadaczem był właśnie Krzysztof Włodarczyk. Diablo stracił go na rzecz Grigoria Drozda, Rosjanin natomiast bronił tytułu w starciu z innym Polakiem Łukaszem Janikiem, a następnie przeszedł na emeryturę. W maju 2016 roku o wakujące trofeum walczył Ilunga Makabu, który miał tonego beliu na deskach, ale ostatecznie został przez niego zastopowany. Teraz Makabu stanie przed swoją drugą mistrzowską szansą. Pięściarz z Demokratycznej Republiki Konga należy dziś do ścisłej czołówki wagi junior ciężkiej. W karierze przegrał tylko dwa razy. Pierwszą porażkę zanotował w swoim zawodowym debiucie, drugą natomiast we wspomnianym starciu z beliu. Odniósł 26 zwycięstw, w tym aż 24 przed czasem, a szczególnie udany był dla niego rok 2019. W nim dwukrotnie jechał do Rosji i dwukrotnie wywoził stamtąd zwycięstwa nad gospodarzami: Dmitrijem Kudryaszowem i Aleksiejem Papinem. Kudriaszowa znokautował w piątej rundzie, z Papinem wygrał natomiast na punkty po niezwykle twardym boju. Losy starcia z niepokonanym wcześniej Rosjaninem ważyły się do ostatniej chwili, a o triumfie Makabu zdecydował knockdown z ostatniej rundy. W samym pojedynku mieliśmy festiwal mocnych ciosów z obu stron, pokaz wielkiej woli walki i wytrzymałości i podobnie może wyglądać też pojedynek Makabu z Michałem Cieślakiem. Cieślak sukcesywnie pracował na swoją pozycję i teraz otrzyma za to nagrodę w postaci mistrzowskiej szansy. Po pojedynku z Nikodemem Jerzewskim wykryto u niego zakazane substancje, po czym Michał odcierpiał zawieszenie i wrócił do boksu. Pierwszy pojedynek stoczył w kategorii ciężkiej, ale następnie z powrotem zszedł do wagi Cruiser i w 2019 roku odniósł dwa bardzo ważne zwycięstwa. Pokonywał przed czasem cenionych Juriego Kalenge i Olan do Durodole. 20 grudnia w nowym dworze mazowieckim miał stoczyć pojedynek z Nurim Seferim opas IBF International. Niespodziewana szansa walki o Mistrzostwo Świata doprowadziła jednak do odwołania tego starcia, czego wymagały zresztą przepisy Federacji WBC. Jak napisał na Twitterze, Tomasz babiloński mistrzowskich szans po prostu się nie odmawia, a zatem decyzja o przyjęciu propozycji pojedynku z Makabu jest moim zdaniem jak najbardziej słuszna. To prawda, że do walki pozostało mało czasu, bo niewiele ponad miesiąc, ale z drugiej strony Michał Cieślak cały czas był w treningu, sparował w Stanach Zjednoczonych i tak czy inaczej przygotowywał się do walki. Pewną niedogodnością jest lokalizacja, bo jazda do Afryki wiąże się z koniecznością uprzedniego zadbania o wiele drobnych spraw, takich jak szczepienia czy przygotowanie jedzenia. Można też obawiać się o sędziowanie. Wie coś o tym choćby Mateusz Masternak, który w 2015 roku został straszliwie przekręcony w pojedynku z Johnem Millerem w Republice Południowej Afryki. Wydaje się jednak, że starcie tak ofensywnie nastawionych zawodników jak Cieślak i Makabu musi zakończyć się przed czasem i arbitrzy punktowi nie będą mieli nic do gadania. Uważam, że Michał Cieślak ma znacznie większe szanse na pokonanie Makabu niż byłoby to w przypadku Krzysztofa Włodarczyka. Diablo jest zasłużoną postacią, ale ostatnio mocno spuścił stonu, w swoich walkach kompletnie nie przekonuje, a do tego cały czas doskwierają mu kontuzje. Cieślak jest natomiast w gazie i wydaje się gotowy na swój wielki moment. Polak zawsze pokazuje w ringu charakter, idzie do przodu i może się pochwalić mocnym ciosem. Stanie jednak naprzeciw zawodnika o podobnej charakterystyce, który w dodatku jest bardziej doświadczony i walczył z jeszcze lepszymi rywalami. Makabu to prawdziwy twardziel, który potrafi nie tylko bardzo mocno uderzyć, ale również przyjąć. Dodatkowym utrudnieniem dla cieślaka będzie fakt, że pięściarz z Demokratycznej Republiki Konga boksuje z odwrotnej pozycji, a Polak z Mańkutem po raz ostatni walczył ponad 4 lata temu. Dla mnie obiektywnie faworytem jest zatem Ilunga Makabu, ale tak jak powiedziałem na początku, cieślaka absolutnie nie wolno skreślać. To kawał wojownika, który nie przestraszy się rywala i zostawi w ringu serce. A niezależnie od rozstrzygnięcia, bez wątpienia zyska mnóstwo doświadczenia, które zaprocentuje w przyszłości. Rok 2020 zapowiada się na bardzo intensywny, jeśli chodzi o mistrzowskie szanse Polaków. Opas WBO w wadze junior ciężkiej zaboksuje Krzysztof Głowacki, najprawdopodobniej z Lawrencem Okolim, który jest bardzo niewygodny, ale na pewno do pokonania. Prawdopodobnie w marcu z Gennadiem Gołowkinem zmierzy się Kamil Szeremeta, a być może w końcu szansy doczeka się też Adam Kownacki. Jako pierwszy o Mistrzostwo Świata zaboksuje natomiast Michał Cieślak i już teraz bardzo mocno trzymajmy za niego kciuki.